Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochane dzieci, największą cechą Pana Boga jest miłosierdzie. Miłosierdzie to najwyższy poziom miłości, którą Bóg okazuje człowiekowi. Miłości, która potrafi odpuścić i wybaczyć każdy grzech. Miłości, która potrafi oddać nawet swoje życie za drugiego człowieka. Do dzisiejszej pracy przygotujcie jasną kartkę, obrazek Pana Jezusa Miłosiernego, klej, nożyczki, kolorowe guziki, linijkę, ołówek i kawałek sznurka. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł: Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Potem odjechał w dalekie strony i roztrwonił swoją własność. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Wtedy rzekł: Pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Przygotowany obrazek naklejemy na jasną kartkę. Ojciec Mateusz powiedział, że najważniejszą cechą Pana Boga jest miłosierdzie, czyli tak ogromna miłość do nas, że potrafi przebaczyć każdy nasz grzech. Dzisiaj wykonamy pracę, która będzie nam przypominać o wielkim miłosierdziu i miłości Pana Boga do nas. Linijką obrysowujemy w koło ramkę. Na pewno widzieliście już obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Aby pamiętać o tym, żeby przebaczać innym, ozdobimy obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Przygotowany obrazek naklejemy na jasną kartkę. Przygotowane kolorowe guziki przyklejamy na ramce w dowolny sposób. Kawałek sznurka przyklejamy na kawałeczku kartki. Podklejamy od tyłu obrazka. W ten sposób powstał nam obraz Pana Jezusa Miłosiernego w ozdobnej ramce. Możecie powiesić ten obraz nad swoim łóżkiem, aby Wam przypominał o miłości, przebaczeniu i miłosierdziu. Kochane dzieci, ojciec z Ewangelii okazał miłosierdzie swojemu synowi, który roztrwonił cały majątek. Usłyszeliśmy, że ojciec oczekiwał jego przyjścia. Gdy ten zbliżał się do domu ojca, ten wybiegł mu na spotkanie, przytulił go i zorganizował dla niego ucztę. Tak bardzo cieszył się z jego powrotu. Zobaczcie. Trzymam w rękach obraz Jezusa Miłosiernego. Z serca Jezusa wypływają dwa promienie.
bladoniebieski i czerwony. One oznaczają nieskończone miłosierdzie Boga względem każdego człowieka. Pamiętajmy, że kiedy zgrzeszymy przeciwko człowiekowi czy przeciwko Panu Bogu, zawsze możemy żałować za swój grzech i przeprosić skrzywdzoną osobę. Wtedy na pewno ta osoba, jak i Pan Bóg, okaże nam swoje miłosierdzie, bo bardzo nas kocha. Niestety będą się zdarzać w naszym życiu różne potknięcia i upadki, ale zawsze powstawajmy, żałujmy za swoje grzechy i prośmy Boga o wybaczenie, o miłosierdzie, a On zawsze nam je okaże. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, z Panem Bogiem.